tłumaczenie Monika Raufleisz czyta Samuel Bukowski. Gretchen przedstawia pastor Steven Bohr w serii wykładów pod tytułem Nowe spojrzenie na błogosławioną nadzieję. Wykład drugi. Mały róg, który zmienił czasy Boga. Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy studiować o małym rogu, który zmienił czasy Boga. Chciałbym zacząć od tego, na czym zakończyliśmy ostatnim razem. Zacznijmy od otworzenia swoich Biblii na rozdziale drugim Księgi Daniela, tam werset 21. Daniela 2:21. Przy okazji, uważam, że ten werset jest centralnym wersetem Księgi Daniela, że zawiera główny temat Księgi Daniela. Werset ten ma trzy elementy, które chciałbym, abyście zauważyli na samym początku. Słowa te dotyczą Boga. On zmienia czasy i pory. To po pierwsze. Po drugie, utrąca królów i ustanawia królów. I po trzecie, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. Trzy rzeczy. Punkt pierwszy Bóg zmienia czasy i pory. Nie zapomnijcie o tym. Punkt drugi Utrąca królów i ustanawia królów. I punkt trzeci Udziela mądrości mądrym. Chcę, żebyście zauważyli, że reszta rozdziału drugiego i rozdział trzeci wzmacnia te trzy punkty z wersetu 21- drugiego rozdziału księgi Daniela. Przede wszystkim Bóg dał Danielowi mądrość i zrozumienie do zinterpretowania królowi snu. Zwróćcie uwagę na Daniela 2,27. Czytamy tutaj, Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. I przejdźmy teraz do wersetu 30. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Kto dał Danielowi mądrość, by wytłumaczył sen? Bóg to trzeci element w Daniela 2:21. Zwróćcie uwagę, że drugi element mówi o tym, że Bóg utrąca królów i ustanawia królów. Ponownie rozdział drugi, wersety 37 i 38. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkałej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Kto dał Nebukadnezarowi władzę? Bóg, zauważcie dwie rzeczy. Pierwsza, Bóg dał Danielowi mądrość, by mógł opowiedzieć sen i wytłumaczyć go królowi. I druga, Bóg powiedział, że umieścił Nebukadnezara na tronie. Trzecia, która właściwie jest pierwszą w wersecie 21 rozdziału drugiego, dotyczy tego, że Bóg zmienia co? Czasy i pory. Czy Bóg ujawnił Nebukadnezarowi, jak potoczy się wyprorokowany bieg dziejów? Całkowicie. Ujawnił, że będzie Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym, Dziesięć Królestw, a następnie Mały Róg, który się między nimi pojawił. I oczywiście Nebukadnezarowi ten scenariusz się w ogóle nie podobał, ponieważ uważał, że jego królestwo będzie trwać wiecznie. Nie mógł znieść myśli, że Boży kalendarz się wypełni tak, jak Bóg zapowiedział. Co zatem zrobił? Wzniósł posąg tak jak widział w rozdziale drugim, z tą różnicą jednak, że był zrobiony tylko z jednego metalu złota zamiast z wielu metali. W ten sposób powiedział: Historia nie będzie się toczyć tak, jak Bóg powiedział, że będzie wiele królestw historia będzie taka, jak ja chcę, i moje królestwo będzie wieczne. Czy Nebukadnezar starał się zmienić czas Boga i jego kalendarz proroczy? Z pewnością. A czy Bóg zmienił czas króla? Czy zmienił Jego kalendarz, który imitował kalendarz prorocki? Niewątpliwie. Popatrzcie teraz na Daniela 3:28. Nebukadnezar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swego Anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy co? To samo słowo zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Czy Bóg zmienił fałszywy prorocki scenariusz króla? Bez wątpienia. Bóg zmienia czasy i pory. A czy człowiek ma prawo zmienić proroczy kalendarz Boga? Z całą pewnością nie ma prawa. Otwórzmy nasze Biblię na rozdziale 7 wersecie 25 Księgi Daniela. Tu jest ten mały róg, i ten mały róg wysuwa hełpliwe roszczenia. Zauważcie, co tutaj jest napisane o tym małym rogu: Daniela 7:25, i będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, i teraz zwróćcie uwagę: będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. Co zamyślał mały róg? Myślał, że może odmienić czasy i zakon czyli prawo. Przy okazji, słowo zamyślał jest tłumaczone w wielu wersjach jako zamierzał, on będzie zamierzał lub miał zamiar zmienić czasy i zakon. Powstaje pytanie, co oznacza słowo czasy? Czym są te czasy, które zamyślał zmienić mały róg? Sprawdziłem znaczenie słowa czasy w Starym Testamencie i odkryłem, że to słowo, jak i jego synonimy, oznacza ustalony czas dla jakiegoś wydarzenia. Ustalony czas dla jakiegoś wydarzenia. W Starym Testamencie jest ono często używane w odniesieniu do ustalonego porządku wydarzeń, które Bóg uczynił dla wydarzeń, które miały zaistnieć w przyszłości. Inaczej mówiąc, słowo czasy jest użyte w odniesieniu do sekwencji wydarzeń w prorockim kalendarzu Boga. Zatem, jeśli mały róg myśli, że może zmienić czasy, to znaczy, że myśli, że może zmienić co? Boży proroczy kalendarz lub porządek wydarzeń. Chcę przytoczyć kilka fragmentów zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, gdzie użyte jest słowo czasy. I proszę zwróćcie uwagę, że słowo to jest stosowane, by opisać prorocze wydarzenia. Czyli jeśli znajdziecie słowo czasy, mowa jest o wydarzeniach w kalendarzu prorockim, wydarzeniach, które mają zaistnieć zgodnie z ustalonym przez Boga kalendarzem lub porządkiem. Przeczytamy z Księgi Estery rozdział 9, werset 31, gdzie to słowo jest użyte, słowo czasy. Jest tu napisane w Estery 9.31, aby utrwalić owe dni purim, w czym? W czasach ich. Chodzi tutaj o święto Purim, które było od tego momentu obchodzone jako pamiątka wyzwolenia, jakiego doświadczył Izrael za czasów Estery. Czy to był określony dzień w kalendarzu Boga, kiedy należało obchodzić Purim? Bez wątpienia. Zatem jest napisane, aby utrwalić owe dni Purim w czasach ich, jak je przedtem ustanowili Żyd Mardocheusz i królowa Estera, i jak ustanowili dla siebie i dla potomnych swoich. Zauważcie więc, że słowo "czasy" użyte jest w odniesieniu do święta, które należało obchodzić co roku w określonym czasie. Weźcie również pod uwagę Daniela 4:32. Wiecie oczywiście, że w rozdziale czwartym mamy historię Nebuka Dnezara, który wyszedł na zewnątrz i jadł trawę przez siedem lat. Innymi słowy, z powodu pychy wypełniającej jego serce, Bóg go upokorzył i zachowywał się on jak zwierzę przez siedem lat. Jednak zwróćcie uwagę, że w rozdziale czwartym nie jest napisane, że postradał zmysły na siedem lat. Księga Daniela, rozdział czwarty, werset trzydziesty drugi. Kiedy Bóg zapowiada, co ma spotkać Nebukadnezara w przyszłości, czytamy takie słowa: Daniela 4:32. Aż się wypełni nad tobą siedem czasów aż do poznania, że to Najwyższy panuje nad ludzkimi królestwami i daje je komu chce. Czy słowo czasów odnosi się do przyszłych wydarzeń, które Bóg kontroluje? Tak czy nie? Czy dotyczy proroctwa mówiącego, co będzie się działo i jak długo będzie się to działo? Oczywiście. Zwróćcie uwagę, że nie ma tu słowa lat, ale czasów podobnie jak w Daniela 7:25. I oczywiście mamy Daniela 7:25, gdzie jest napisane, że mały róg będzie rządził czas, czasy i pół czasu. Czy werset ten mówi o proroczych wydarzeniach, czymś co się wydarzy w przyszłości, co było ustalone w Bożym kalendarzu prorockim? Oczywiście, że tak. Użyte jest wyrażenie czas, czasy i pół czasu. Zauważcie raz jeszcze, że słowo czasy odnosi się do wydarzeń, które wypełnią się w porządku, który wyznaczył Bóg. Innymi słowy, w zgodzie z Bożym kalendarzem. Nie mamy niestety czasu, by czytać inne fragmenty ze Starego Testamentu, pozwólcie więc, że przeczytam kilka z nowego. Ta sama koncepcja, że słowo czasy odnosi się do wydarzeń, które Bóg zaplanował zgodnie ze swoim proroczym kalendarzem. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział pierwszy, wersety siódmy i ósmy. Dzieje 1, 7, 8, a tak w zasadzie 6 i 7. Apostołowie przychodzą do Jezusa z pytaniem. Jest tam napisane, gdy oni, czyli uczniowie, wtedy się zeszli, pytali Go mówiąc, czyli pytają Jezusa. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Chcą wiedzieć, czy w Twoim, czy w Bożym kalendarzu proroczym jest teraz czas, by Bóg odbudował Izraela? Zwróćcie teraz uwagę na odpowiedź Jezusa, rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać co? Czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czy Bóg ma prorocki kalendarz? Czy Bóg określił, kiedy wydarzą się zapowiedziane w proroctwie wydarzenia? Tak. I jakie jest użyte wyrażenie? Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, nad którymi Bóg ma kontrolę. Tak jest tutaj powiedziane. Raz jeszcze słowo czasy odnosi się do przyszłych proroczych wydarzeń zapisanych w Bożym kalendarzu. Zwróćcie też uwagę na drugi list do Tesaloniczan, rozdział 5 i werset 1. Apostoł Paweł mówi tutaj do Tesaloniczan o wydarzeniach, które miałyby sygnalizować niedługie przyjście Jezusa i mówi: A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do Was pisać. Co mówi apostoł Paweł? Jeśli chodzi o czasy i pory, nie mam potrzeby o tym do was pisać. A później czytamy w wersecie drugim i dalej, że dzień przyjścia Pana będzie niczym przyjście złodzieja w nocy. Kiedy będą mówić o pokoju i bezpieczeństwie, przyjdzie na nich nagła zagłada. Mam pytanie, czy to jest opis przyszłych proroczych wydarzeń w kalendarzu Boga? Niewątpliwie, jak opisuje to apostoł Paweł, mówi o tym jako o czasach i co, o czasach i porach, jako o, i powtórzmy to, wydarzeniach w proroczym kalendarzu Boga. Ewangelia Łukasza rozdział 21 i tam wers 24 Łukasza 21-24. Tutaj jest bardzo interesujące proroctwo. Mówi o tym samym okresie, co panowanie małego rogu. Nie mamy czasu, żeby zająć się tym szczegółowo, i to nie jest cel naszego dzisiejszego studium. Próbujemy określić teraz, co oznacza słowo czasy. Jednak zauważcie, jak Jezus opisuje ten okres 1260 lat. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. Mowa tutaj o Żydach. A Jerozolima będzie zdeptana przez Pogan aż co? Aż się dopełnią czasy Pogan. Czy Poganie według tego tekstu otrzymali pewien okres czasu? Tak, aż się dopełnią czasy Pogan. Zauważcie, że słowo czasy oznacza prorocze wydarzenia w kalendarzu Boga. Ostatni fragment Nowego Testamentu, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział szósty i werset piętnasty. Apostoł Paweł mówi tutaj następujące słowa, abyś zachował to przykazanie będąc bez zmazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, i teraz uwaga, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam Możny Król królujących i Pan Panujących. Czy Bóg ma ustalony czas drugiego przyjścia Jezusa? Tak, ma, i zauważmy, że jest tu wyjaśnione, że On w swoich czasach objawi to, zrobi to zgodnie ze swoim proroczym kalendarzem. Moje pytanie jest następujące: co oznacza słowo czasy użyte w kontekście proroczym? Musi się to odnosić do tego, że Mały Róg uważa, że może zmienić Boże czasy lub Boży kalendarz proroczy. Czy rozumiecie to? Czyli porządek wydarzeń ustalony przez Boga, ich bieg i wypełnianie się tych wydarzeń w historii ludzkości. Czy to jest coś, co chciał uczynić Nebukadnezar w Daniela 2 i Daniela 3? Z pewnością. Czy Bóg przedstawił klarowną panoramę wydarzeń, które miały zajść w historii? Tak. Czy powiedział, że najpierw będzie Babilon, później Medopersja, później Grecja, a później Rzym, który zostanie podzielony na dziesięć królestw, a następnie będzie rządził mały róg przez czas, czasy i połowę czasu? Czy on jasno wytyczył bieg historii? Tak. A co starał się zrobić Nebukadnezar? Starał się zmienić co? Ustalone terminy w Bożym kalendarzu. Starał się zmienić prorocze czasy. A to musi oznaczać, że mały róg w pewien sposób będzie się starał zmienić porządek wypełniania się przepowiedzianych zdarzeń. Podnieście ręce, jeśli rozumiecie, co mówię. Czy widzicie, że wszystko jest jasne, jeśli przyjrzymy się słowu czasy w piśmie? Oczywiście, teraz musimy zadać pytanie. Kim jest ten mały róg, który myślał, że może zmienić proroczy kalendarz Boga lub porządek zdarzeń umiejscowionych przez Boga w czasie? Faktycznie, stosując metodę, którą omówiliśmy poprzednio, czyli historyzm, to zidentyfikowanie tej potęgi jest, że tak się wyrażę, bułką z masłem. Wróćmy do Daniela 7. Mamy lwa. Co on reprezentuje? Lew reprezentuje królestwo Babilonii, rok 605 do 539 przed naszą erą. Później jest Niedźwiedź. A co on reprezentuje? Niedźwiedź reprezentuje królestwo Medów i Persów, rządzące od 539 do 331 roku przed naszą erą. Następnie jest trzecie królestwo, Pantera. Co ona reprezentuje? Grecję, rok 331 do 168 przed naszą erą. Czy są pomiędzy nimi jakieś przerwy czasowe, jakieś parentezy? Absolutnie nie. Bieg historii jest tutaj niezakłócony, jest jednym ciągiem. Później mamy czwarte zwierzę, które jest nazwane zwierzęciem nieokreślonym. Tak naprawdę jest to smok. Smok ma dziesięć rogów. Jakie królestwo reprezentuje smok? Jakie królestwo rządziło po Grecji? Był to Rzym. Nie musicie nawet zgadywać, tylko poszukać w książkach historycznych i dowiecie się tam, że tak wyglądał bieg historii. Babilon, Medopersja, Grecja i Rzym. A Rzym rządził od roku 168 przed naszą erą do roku 476 naszej ery, kiedy to ostatni cesarz rzymski Romulus Augustulus nieco trudne do wymówienia, prawda? został pozbawiony tronu i nastał koniec Imperium Rzymskiego w roku 476 naszej ery. Największy historyk badający imperium rzymskie Edward Gibbon napisał mistrzowskie dzieło kilka tomów zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, gdzie stwierdził, że cesarstwo rzymskie upadło w roku 476. A co się stało z cesarstwem rzymskim w tym roku? Z północy najechali je barbarzyńcy i rozbili. Cesarstwo zostało podzielone na co? Na 10 królestw. I gdy już istniało 10 królestw, to co pojawiło się pomiędzy nimi, gdy Rzym zachowywał dominację? Mały róg. Zapytam Was, kim jest ten mały róg, który rządził przez 1260 lat po tym, jak Cesarstwo Rzymskie zostało podzielone na 10 królestw? Słuchajcie, wszystko co musicie zrobić, to popatrzeć na jego cechy i będziecie wiedzieli, kim on jest. Omówię kilka jego cech charakterystycznych. Po pierwsze, musi to być potęga, która wyrosła z Rzymu, ponieważ wyrósł z głowy smoka, a tym smokiem jest Rzym. Czy rozumiecie, dlaczego Mały Róg musi być rzymski? Tak. Po drugie, musi powstać po roku 476, gdyż on wychodzi pośrodku dziesięciu innych, a przecież jest już dziesięć rogów, gdy Mały Róg się pojawia. A zatem musi pojawić się w pewnym momencie po roku 476. Musi to być moc, która prześladuje świętych Najwyższego, wiarę ludu Bożego. Musi to być potęga, która wypowiada bluźnierstwa przeciwko Bogu. Przy okazji, kiedy Biblia mówi o bluźnierstwie, istnieją dwie cechy bluźnierstwa w Nowym Testamencie, i jedną z nich jest to, że dana osoba bluźni, jeśli twierdzi, że ma władzę wybaczać grzechy. Tylko Bóg może wybaczać grzechy. I po drugie, ktoś bluźni, jeśli będąc człowiekiem, podaje się za kogo? Za Boga. Innymi słowy, musi to być system, który twierdzi, że ma władzę wybaczać grzechy, ale także, że jest przedstawicielem Boga gdzie? Na Ziemi. Ponadto musi rządzić przez 1260 lat. To dyskwalifikuje jednostkę, więc aby się wypełniło proroctwo, musi to być sukcesja jednostek. I po trzecie, ta potęga musi zasiąść na tronie w kościele. Jeden wykład w tej serii będzie dotyczył drugiego listu do Tesaloniczan, rozdziału drugiego, gdzie jest mowa o synu zatracenia siedzącym w świątyni Boga, mający się za Boga. Poprawdzie nie chodzi tu o świątynię żydowską, która ma być odbudowana na Bliskim Wschodzie, bo świątynią Boga, według apostoła Pawła, jest Kościół. Za każdym razem, gdy apostoł Paweł używa słowa świątynia po grecku naos, to odnosi się to do chrześcijańskiego Kościoła w pojęciu globalnym i nigdy ani razu w jego pismach nie odnosi się to do odbudowania żydowskiej świątyni. Innymi słowy, Mały Róg miał powstać nie jako będący wrogiem Boga spoza Kościoła, ale miał być tą mocą, która pojawi się w chrześcijańskim Kościele. Mam pytanie: ilu potęgom na świecie odpowiada ten opis? Jest tylko jedna taka potęga i jest nią papiestwo katolickie Czy twierdzę, że wszyscy rzymscy katolicy to są źli ludzie? Nie. Znam wielu rzymskich katolików, którzy są bardziej mili niż adwentyści. Czy Wy też? Jestem pewien, że tak. Kiedy mówię o rzymskokatolickim papieństwie, nie mówię o jednostkach w systemie, ale o samym systemie. Mówię o organizacji czy strukturze rzymskiego katolicyzmu. Mówię o Kościele, a nie o jednostkach w ramach Kościoła. Nie ma więc żadnej wątpliwości, że jest tu mowa o papieństwie rzymskokatolickim. Przy okazji pozwólcie, że coś zareklamuję. Napisałem 132-stronicowy dokument o siódmym rozdziale Księgi Daniela. Jest to wiele materiałów historycznych. Jest on skarbnicą materiałów. Możecie pobrać go za darmo ze strony secretsunsealed.org. Wszystko, co umieszczamy na tej stronie, możecie ściągnąć za darmo. Czy to nie jest miłe? Nie słyszę żadnego Amen. Chyba będzie lepiej, gdy zaczniemy pobierać opłaty. Odwiedźcie tę witrynę, przeczytajcie te 132 strony. Analizuję tam krok po kroku charakterystykę małego rogu. Bo nie ma żadnych wątpliwości, że oznacza on rzymsko-katolickie papiestwo. Mam pytanie. Czy papiestwo rzymskokatolickie wywodzi się z Rzymu? Oczywiście, bo jak się nazywa? Kościół rzymskokatolicki. Jakim językiem się posługują? Łaciną. Gdzie jest jego stolica? W Rzymie. Jest nią Watykan. Czy Kościół rzymskokatolicki prześladował Świętych Bożych? O tak. Miliony ludzi zostały zgładzone rękami systemu Kościoła Rzymskokatolickiego. Czy Kościół Rzymskokatolicki rości sobie prawo do przebaczania grzechów? Z pewnością. Czy twierdzi, że jest reprezentantem Boga na ziemi? Tak. Czy Kościół Rzymskokatolicki funkcjonuje w ramach Kościoła? Czy jest wrogą, ateistyczną potęgą atakującą Kościół z zewnątrz, czy potęgą, która powstała wewnątrz Kościoła? Potęgą w ramach Kościoła. Czy papiestwo rzymsko-katolickie rządziło przez 1260 lat niewątpliwie? Od roku 538 do 1798. W tym roku potęga papiestwa została usunięta, gdy generał Bertie wszedł do Watykanu i ściągnął papieża z tronu i więził w kilku miastach i ostatecznie papież zmarł we Francji. Kościół rzymsko-katolicki został pozbawiony cywilnej władzy i będziemy o tym mówić później. A zatem co robiło papiestwo? Według Daniela 7:25 będzie zamyślało lub zamierzało zmienić co? Czasy i co? I prawo. Omówmy pokrótce zmianę w prawie. Czy Kościół Rzymsko-Katolicki rości sobie prawo do zmiany Bożego prawa? Robi to otwarcie. Nie musicie nawet czytać między wierszami, to widać bardzo jasno. Przede wszystkim, jeśli sięgniecie po katechizm Kościoła Rzymskokatolickiego, przekonacie się, że nie ma tam drugiego przykazania tego o oddawaniu czci obrazom. Pewnego dnia przejrzałem kilka katechizmów nie ma tam drugiego przykazania a zatem jest to jedna zmiana Bożego prawa, ale jest i inna, która jest jeszcze bardziej poważniejsza. Jaki dzień traktują katolicy jako święty? Niedzielę. Czy wiecie, dlaczego święcą niedzielę? Pozwolę sobie przeczytać kilka cytatów ze źródeł rzymskokatolickich. I przy okazji, jeśli odwiedzicie naszą stronę internetową, znajdziecie 15 stron cytatów z książek rzymskokatolickich. Chcę, abyście posmakowali tego, co tam jest. A oto jeden z nich. Dlaczego Kościół zmienił dzień Pański z Szabatu na niedzielę? A oto odpowiedź. Kościół, wykorzystując władzę związywania i rozwiązywania, którą Chrystus dał papieżowi, zmienił dzień pański na niedzielę. Kto zmienił dzień pański na niedzielę? Kościół rzymsko-katolicki sam to tutaj przyznaje. Zwróćcie uwagę na użycie słowa zmienił dwa razy w tym cytacie. A oto inny cytat. Kościół z drugiej strony po zmianie dnia odpoczynku z żydowskiego szabatu z siódmego dnia tygodnia na pierwszy, uczynił trzecim przekazaniem przestrzeganie niedzieli jako świętego dnia pańskiego. Hm. Huh. A ja myślałem, że przestrzeganie dnia pańskiego to było czwarte przykazanie. Ale tutaj jest napisane, że po tym jak zmieniliśmy dzień z soboty na niedzielę, nakaz dnia odpoczynku przenieśliśmy na trzecie przykazanie. Kto ma prawo zmienić Boże prawo? Jest napisane, że Mały Róg będzie zamyślał zmienić co? Boże prawo. Podam jeszcze jeden cytat. Żydzi obchodzili Szabat w sobotę, my, chrześcijanie, przestrzegamy niedzieli jako Dnia Świętego. I pytanie brzmi, dlaczego? I oto odpowiedź. Kościół na podstawie władzy, którą dał mu Pan. Zmienił przestrzeganie soboty na przestrzeganie niedzieli. To pisze rzymsko-katolicki uczony, że Kościół na podstawie władzy, którą dał mu Pan, zmienił przestrzeganie soboty na przestrzeganie niedzieli. Przeczytam jeszcze jeden, zanim przejdziemy do czasów. Pytanie: Jaki Biblia daje autorytet do zmiany szabatu z siódmego na pierwszy dzień tygodnia? Kto dał papieżowi autorytet, by zmieniać Boże przykazania? Jeśli Biblia jest jedynym i pamiętajmy, że pisze to katolik, jeśli Biblia jest jedynym przewodnikiem dla chrześcijan, wówczas adwentyzm dnia siódmego ma rację w przestrzeganiu szabatu w sobotę, tak jak Żydzi. Jednak katolicy dowiedzieli się, w co mają wierzyć i co robić, dzięki świętemu i nieomylnemu autorytetowi ustanowionemu przez Jezusa Chrystusa, a danemu Kościołowi Rzymskokatolickiemu, który w czasach apostolskich uczynił niedzielę dniem odpoczynku, by uczcić zmartwychwstanie pańskie w tym dniu i wyraźnie oddzielić Żydów i chrześcijan. Czy nie jest dziwnym, że ci, którzy uczynili z Biblii swego jedynego nauczyciela, mogą być tak niekonsekwentni i zachowywać w tym zakresie tradycję Kościoła? To tylko kilka przykładów, cytatów ze źródeł rzymskokatolickich, gdzie sami rzymskokatoliccy teologowie mówią, my, Kościół, zmieniliśmy Szabat z Soboty na Niedzielę. Używają oni słowa zmienić, które pojawia się w Księdze Daniela 7, 25. Teraz musimy zadać pytanie, w jakim sensie system rzymskokatolicki zmienił Boże czasy? W jakim sensie Kościół Rzymskokatolicki zmienił lub starał się zmienić Boży proroczy kalendarz, Boży porządek proroczych wydarzeń, sekwencje wydarzeń historycznych, które miały się wypełnić? Jak rzymscy katolicy tego dokonali? I żeby to pojąć, musimy najpierw zrozumieć, w co wierzyli protestanccy reformatorzy. W czasie reformacji całe kraje wycofywały wsparcie dla systemu rzymskokatolickiego. Wiemy, że najsłynniejsi reformatorzy, tacy jak Marcin Luther, Jan Kalwin i Ulrich Zwingli oraz wielu innych, ci wszyscy reformatorzy dzielili jedno wspólne przekonanie, mianowicie, że system rzymskokatolicki jest tym właśnie przepowiedzianym antychrystem w biblijnym proroctwie. Mieli kilka wspólnych koncepcji. Podzielę się nimi z wami. Numer jeden, protestanccy reformatorzy nauczali, a przy okazji na naszej stronie internetowej jest jeszcze jeden mój dokument pod tytułem Zmiana czasów, gdzie znajdziecie nie tylko reformatorów w ogóle, ale całe strony ze stroną cytatów z bardziej i mniej znanych reformatorów. Jasno i wyraźnie zidentyfikowali papiestwo jako antychrysta. Materiał dowodowy w tym zakresie jest przytłaczający. Nie można tego odczytać w inny sposób, jak tylko w taki, że protestanccy reformatorzy uważali, że Antychryst z proroctwa to system rzymsko-katolicki. Numer jeden. Uważali, że czwarte zwierzę z Daniela VII to symbol Cesarstwa Rzymskiego. Już o tym rozmawialiśmy. Numer dwa. Wierzyli, że tym, który powstrzymuje... Czy pamiętacie drugi list do Tesaloniczan 2, gdzie jest mowa o tym, który powstrzymuje antychrysta przed ujawnieniem się? I że gdy ten, który powstrzymuje, zejdzie z pola, to antychryst się pokaże, objawi się. Protestanccy reformatorzy bez wyjątku uważali, że tym, który powstrzymuje z drugiego listu do Tesaloniczan 2, było Cesarstwo Rzymskie. Uważali, że kiedy Cesarstwo Rzymskie sprawowało rządy, Powstrzymywało papieństwo przed ujawnieniem się, ale kiedy Rzym oddał papiestwu władzę cywilną, wtedy powstrzymujący zszedł z pola i papiestwo objęło władzę. Wierzyli, że tym, który powstrzymywał z drugiego listu do Thessaloniczan II, było Cesarstwo Rzymskie. Numer trzy. Wierzyli, że antychryst nie jest jednostką, ale sukcesją papieży, którzy wzięci razem stanowili odstępczy system religijny. Nie wierzyli, że Antychryst jest jednostką, ale wierzyli, że Antychryst jest systemem opartym na następstwie władców, który jako całość na przestrzeni wieków swojej historii jest Antychrystem. Innymi słowy, Antychryst to nie jest jeden człowiek. Numer 4. Wierzyli, że okres czasów Daniela 7 był symboliczny. Inaczej mówiąc, nie uważali, że czas, czasy i pół czasu to dosłowne 3,5 roku. Stosowali oni zasadę dzień za rok. A zatem wierzyli, że gdy w proroctwie biblijnym była mowa o roku, przepraszam, o dniu, to oznaczało to co? Oznaczało to rok. Dzień za rok, czyli 1260 dni, to będzie ile? 1260 lat. Numer 5. Uważali, że świątynia, w której miał zasiąść Antychryst, to nie była świątynia jerozolimska, ale Kościół chrześcijański. Numer 6. Uważali, że słowo Antychryst nie oznacza bluźniącego człowieka ateisty, który miałby atakować chrześcijaństwo z zewnątrz, ale Antychryst oznacza tak naprawdę kogoś, kto miałby się sprzeciwiać Chrystusowi, udając Chrystusa. Ostatecznie, chociaż nie jednomyślnie, większość protestanckich reformatorów uważała, że mały róg z Daniela VII oznacza system rzymsko-katolicki. Ci protestanccy reformatorzy brali pod uwagę Biblię. Drugi list do Tesaloniczan 2, Daniela 7, Objawienia 13, Ochydę spustoszenia z Ewangelii Świętego Mateusza 24 i Nierządnice z Objawienia 17. Brali pod uwagę te wszystkie proroctwa i stwierdzili, że ta charakterystyka pasuje jak ulał do rzymskokatolickiego papiestwa. Przeczytam dwie wypowiedzi, jedną Marcina Lutra, a drugą Jana Kalwina. Przy okazji, jak wspomniałem, możecie znaleźć w pismach takich osób jak Wycliffe, Tyndall, Zwingli, Knox, Jan Wesley, a nawet u słynnego naukowca Izaaka Newtona, że utożsamiali papiestwo z Antychrystem. Pozwolę sobie przeczytać wypowiedź Marcina Lutra. Powiedział, co następuje. Zostałem przyparty do ściany i praktycznie nie mam żadnych wątpliwości, że papież jest prawdziwym antychrystem, którego oczekuje świat zgodnie z powszechnym przekonaniem, ponieważ wszystko dokładnie odpowiada sposobowi jego życia, jego słowom, czynom i nakazom. Luther powiedział: Nie mam żadnych wątpliwości, że papieństwo to antychryst. Ponieważ na to wskazuje jego życie, jego słowa, czyny i nakazy. Pozwolę sobie przeczytać wypowiedź Jana Kalwina, prawdopodobnie drugiego co do sławy protestanckiego reformatora. Mówi on tak: Niektórzy ludzie ganią nas surowo za to, że nazywamy rzymskiego papieża antychrystem. Jednak ci, którzy mają takie zdanie, nie biorą pod uwagę, że tym samym zarzucają bezczelność samemu Pawłowi, którego powtarzamy i którego język przyjęliśmy. Wyjaśnię pokrótce, że słowa Pawła z drugiego listu do Thessaloniczan 2 nie podlegają innej interpretacji niż takiej, która odnosi je do papiestwa. Czy protestanccy reformatorzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o zidentyfikowanie małego rogu, który zamyślał zmienić czasy i prawo, syna zatracenia, ochydy spustoszenia, nierządnicy z objawienia siedemnaście? Absolutnie nie. Było to dla nich oczywiste. A chcecie wiedzieć dlaczego? Ponieważ wiedzieli, że Babilon przeminął, Medopersja przeminęła, Grecja przeminęła, Rzym przeminął. Wiedzieli, że Rzym został podzielony na 10 królestw, więc stwierdzili, że jeśli Rzym został podzielony na 10 królestw w roku 476, a Antychryst pojawia się pomiędzy 10 królestwami, on musi być tutaj. Czy zgadzacie się ze mną? Innymi słowy, żeby rozpoznać Antychrysta, użyli metody historyzmu. Nie zgadywali, nie spekulowali, zobaczyli go na własne oczy. Oczywiście z kościoła rzymskokatolickiego wychodziły nie tylko jednostki, ale całe kraje stawały się protestanckie. Pozwólcie, że przeczytam wypowiedź z książki Liroja Edwina Fruma, który to napisał profetyczne arcydzieło, na które składały się cztery tomy Profetyczna wiara naszych ojców. Spędził lata na podróżowaniu po Europie i studiowaniu w wielkich bibliotekach kilku krajów Europy, badając, jak biblijne proroctwa były interpretowane przez Kościół chrześcijański na przestrzeni lat. Powiedział on następujące słowa w odniesieniu do palca skierowanego oskarżycielsko na system rzymsko-katolicki przez protestanckich reformatorów. W Niemczech, Szwajcarii, Francji, Danii, Szwecji, Anglii i Szkocji pojawiły się jednoczesne i robiące wrażenie deklaracje ustne i pisemne, że papieństwo jest antychrystem z proroctwa. Olbrzymi efekt powodowało odnoszenie do niego symboli z Daniela, Pawła i Jana. Setki książek i traktatów pozostawiło piętno ich wywodów na sumieniu Europy. Rzeczywiście tak bardzo opanowało to umysły ludzi, że Rzym w panice dostrzegł, że musi skutecznie przeciwdziałać temu utożsamianiu papiestwa z antychrystem albo przegra bitwę. I tak oto Rzym rozpoczął przeciwuderzenie. A pierwszym krokiem było założenie tego, co znamy dzisiaj jako Towarzystwo Jezusowe, znanego też jako Jezuici. Początek dał im rzymskokatolicki ksiądz, znany również jako święty Ignacy Loyola. Ujawnionym celem założenia Towarzystwa Jezusowego lub zakonu Jezuitów było przeciwdziałanie i zniszczenie protestanckiej reformacji. Miałem okazję zwiedzić Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, i kiedy idzie się ku ołtarzowi w tej olbrzymiej bazylice, to po lewej stronie jest posąg Świętego Ignacego Loyoli z książką zawierającą tradycję kościoła w ręce, a który stopą przygniata szyję protestanta depcze protestanta. Dlatego właśnie założył on Towarzystwo Jezusowe, by przeciwstawić się reformacji. Potem oczywiście Kościół Katolicki zwołał sobór w Trydencie. Był to najdłuższy sobór w historii Kościoła Katolickiego. Trwał od 1545 do 1563 roku. Jego celem było potwierdzenie ważności każdego dogmatu Kościoła katolickiego i obłożenie klątwą wszystkich, którzy nie wierzyli w poselstwo Kościoła. Stało się, że dwóch uczonych wywodzących się spośród jezuitów stwierdziło, że najlepszym sposobem przeciwdziałania protestanckiej reformacji będzie przeciwstawienie się sposobowi protestanckiej interpretacji proroctw biblijnych. Dzięki metodzie użytej przez protestanckich reformatorów do interpretacji proroctw biblijnych, wszyscy mogli się dowiedzieć, kim jest Antychryst. Zatem jezuiccy teolodzy stwierdzili, że muszą stworzyć taką metodę ich interpretacji, który odwróci oskarżycielski palec z Rzymu, kierując go na kogoś innego. I tutaj pojawia się Luis de Alcazar, jezuita z Sewilli, miasta na południu Hiszpanii. W roku 1569 reformacja protestancka rozpoczęła się oficjalnie w roku 1517, kiedy Marcin Luther przybił swoje 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze. Więc to działo się w roku 1569 i wkrótce po tym, gdy zaczęła się protestancka Reformacja, rozpoczął pisać 900-stronicowy komentarz pod tytułem Dociekanie ukrytego sensu apokalipsy. Czy wiecie, co on zrobił? Zastosował metodę preteryzmu do interpretacji proroctw z objawienia, jak i z księgi Daniela. Powiedział, że pomysł, jakoby mały róg z rozdziału 7 i 8 księgi Daniela oznaczał rzymskokatolickie katolickie papiestwo, nie może być prawdą, bo to nie jest prawda. Tak naprawdę mały róg odnosić należy do okropnego człowieka, który rządził Syrią i nazywał się Antioch Epifanes. Przybył on do Jerozolimy i złożył na ołtarzu w ofierze świnie. Zabił najwyższego kapłana Oniasza, prześladował Żydów i zmienił kalendarz religijny. Zatem proroctwo o małym rogu nie może odnosić się do systemu rzymsko-katolickiego, ponieważ odnosi się do Antiocha Epifanesa. Poza tym stwierdził, że proroctwa z objawienia, zwierzę z rozdziału 13 to nie jest papieństwo rzymskokatolickie. Nierządnica z rozdziału 17 to nie jest papieństwo. Orzekł, że nierządnica reprezentuje odstępczych Żydów, a miasto to ich miasto zniszczone w roku 70. A ta bestia z objawienia 13, ta bestia, która umiera i ożywa, reprezentuje Nerona, ponieważ istnieje tradycja, że Neron zmarł, a później miał znowu ożyć. A zatem stwierdził, zwierzę to był Neron, a Mały Róg to Antioch Epifanes. Powiedzcie mi, jeśli Mały Róg rządził w roku 165 przed naszą erą, a proroctwa z objawienia wypełniają się w zburzeniu Jerozolimy w roku 70. Oraz w osobie Nerona i pierwszych cesarzy rzymskich, czy któreś z tych proroctw odnoszą się do systemu rzymskokatolickiego? Absolutnie nie. Powiedział on, że nie odnoszą się one do naszych czasów, ale do odległej przeszłości. W ten sposób skierował palec ku przeszłości i odwrócił go od rzymskokatolickiego papiestwa. Przy okazji. Czy wiecie, że dzisiaj, i będziemy o tym mówić na następnym wykładzie, czy wiecie, że dzisiaj jest duża część protestantów, która podchodzi do biblijnych proroctw w myśl zasady preteryzmu? Są oni liberalnymi protestantami. Istnieje pewna grupa protestanckich teologów, którzy nie wierzą, że Biblia jest pismem natchnionym. Powiecie: Istnieje taki protestantyzm? O tak. Kilka lat temu pojechałem na uniwersytet Andrews, badałem tam w bibliotece i byłem zdumiony, w jak niewielu komentarzach stwierdza się, że Daniel napisał swoją księgę w VI wieku przed naszą erą. W niemal każdym komentarzu, jaki czytałem, było napisane, że Daniel nie napisał tej księgi, tylko ktoś żyjący w II wieku przed naszą erą za czasów Antiocha Epifanesa i podał imię Daniela jako autora księgi. Ponieważ ci liberalni uczeni nie wierzą, że może być coś takiego jak przepowiedziane proroctwo, bo to byłby cud. Zatem w protestantyzmie, przy okazji w dokumencie Zmiana Czasów, który możecie znaleźć na stronie internetowej, podałem przykłady ze współczesnych komentarzy, protestanckich komentarzy, gdzie jest użyta ta sama metoda. Mówią, że mały róg to Antioch Epifanes, a zwierzę z Objawienia 13 to Neron. Skąd to wzięli? Od Luisa Alcazara i tych, którzy poszli w jego ślady. Był jeszcze inny jezuicki uczony. Weźcie pod uwagę, że Luis Alcazar był Jezuitą. Był inny jezuicki uczony, który nie zgadzał się z Luisem Alcarazem. Nazywał się Francisco Ribera. Był nauczycielem teologii na uniwersytecie w Salamance w północno-zachodniej Hiszpanii. Wstąpił do zakonu Jezuitów, gdy miał 33 lata. Napisał 500-stronicowy komentarz, przy okazji dodam, że zmarł, gdy miał zaledwie 54 lata. Był naukowcem i pisarzem, a nie kaznodzieją. Innymi słowy, jego poglądy były zawarte w jego pismach. Ribera powiedział, że Alcazar nie miał racji. Proroctwo o małym rogu nie dotyczy Antiocha Epifanesa, który rządził dawno temu w 165 roku przed naszą erą. Proroctwo o zwierzęciu z Objawienia 13 to nie był Neron, który tak przy okazji ściął apostoła Pawła, a w zasadzie to wydał rozkaz jego ścięcia. Powiedział, że to jest niewłaściwa interpretacja. Powiedział, że tak naprawdę Mały Róg reprezentuje złego człowieka, który powstanie pod sam koniec historii chrześcijaństwa i odbuduje świątynię żydowską, a następnie zasiądzie w tej żydowskiej świątyni i będzie domagał się czci. Będzie z niej rządził przez dosłowne 3,5 roku, z tej świątyni i będzie uciskał Żydów. Pozwólcie, że przeczytam opis tego uczonego z książki Leroya Edwina Fruma. Ribera przypisywał niewiernemu antychrystowi dosłowne trzy i pół letnie rządy, który będzie okrutnie zwalczał świętych i bluźnił krótko przed drugim przyjściem Chrystusa. Nauczał, że antychryst będzie jednostką, która odbuduje świątynię w Jerozolimie, zniszczy religię chrześcijańską i odrzuci Chrystusa, Zostanie przyjęty przez Żydów i będzie podawał się za Boga i podbije świat. I wszystko w tak krótkim czasie trzech i pół roku. Czy wiecie, co jeszcze zrobił Ribera? Odciął 70 tydzień z Księgi Daniela do 69 tygodni. Był pierwszym, o którym wiemy, który wstawił parantezę pomiędzy tygodniem 69 a 70 do proroctwa o 70 tygodniach. Właśnie tego nauczają dzisiaj konserwatywni protestanci. A skąd to wzięli? Jak już wspomniałem, Ribera był uczonym, a nie kaznodzieją. Nie był elokwentnym nauczycielem, więc potrzebował kogoś elokwentnego, apologety, który by szerzył jego poglądy. I znalazł takiego ewangelistę w osobie Roberta Bellarmina, kardynała Kościoła rzymskokatolickiego, jednego z największych jezuickich apologetów. Przy okazji, czy zauważyliście, że wszystkie te osoby były jezuitami, Luis Alcazar był jezuitą, Francisco Ribera był jezuitą i Robert Bellarmine był jezuitą. Bellarmine napisał książkę pod tytułem Polemiczne wykłady dotyczące spornych kwestii wiary chrześcijańskiej skierowane przeciw dzisiejszym heretykom. Napisał ją pomiędzy rokiem 1581 a 1593, starając się całkowicie podważyć wszystko, co było nauczane przez protestanckich reformatorów. Z tego co wiemy, był pierwszym człowiekiem, który stworzył przerwę pomiędzy czwartym zwierzęciem z Daniela 7, a dziesięcioma rogami i małym rogiem. Czy to nie jest interesujące? Ribera stworzył przerwę pomiędzy 69 a 70 tygodniem. Powiedział też, że czwartym zwierzęciem jest Rzym, ale później proroctwo zatrzymuje się, jest długa przerwa i pod koniec dziejów pojawia się dziesięć rogów i mały róg. Czy wiecie, że dokładnie takiego scenariusza prorockiego nauczają dzisiaj protestanci? A skąd oni to wzięli? Bellarmine powiedział, proroctwa o antychryście domagają się jednostki, a papiestwo jest systemem. Powiedział, zobaczcie, antychryst jest jednostką, a papiestwo systemem, więc papiestwo nie może być antychrystem. Powiedział, okres czasu musi być dosłowny, a papiestwo nie rządziło przez dosłowne trzy i pół roku, ale przez stulecia. Powiedział, antychryst zasiądzie w świątyni jerozolimskiej, a papież zasiada w Rzymie, więc nie może być antychrystem. Co właściwie robi Ribera? Przenosi wszystkie te proroctwa o antychryście gdzie? W przyszłość, przed samym przyjściem Jezusa. Zatem, jeśli te proroctwa wypełnią się w dalekiej przyszłości, to czy wypełniają się w czasach, gdy żyli protestanccy reformatorzy? Nie. Zatem jeden rzymskokatolicki uczony przeniósł proroctwa w przeszłość, proroctwa o antychryście miały się wypełnić głównie w przeszłości, a drugi twierdził, że wypełnią się w odległej przyszłości i intencją tego było skierowanie uwagi ludzi ku przyszłości lub przeszłości, aby nie widzieli wypełniania się tych proroctw w ich współczesności za życia protestanckich reformatorów. Czy rozumiecie co mówię? Pozwolę sobie zacytować Belarmina. Wszyscy katolicy uważają, że antychryst będzie jakimś pojedynczym człowiekiem, ale wszyscy heretycy nauczają, że jest jasno powiedziane, że antychryst nie jest pojedynczą osobą, ale dynastią lub absolutnym królestwem i odstępczą siedzibą tych, którzy mają władzę nad kościołem. Innymi słowy, Kościół Rzymsko-Katolicki naucza, że antychryst będzie pojedynczą osobą, zaś heretycy nauczają, że to jest system. A oto inny cytat. Antychryst będzie miał władzę tylko przez trzy i pół roku, podczas gdy papież ma duchową władzę w kościele od ponad 1500 lat. Nie można nikogo wskazać, kto mógłby być uznany za Antychrysta, kto rządził dokładnie przez trzy i pół roku. Czyli papież nie jest Antychrystem, a zatem Antychryst jeszcze się nie pojawił. Powiedział, że żaden papież nie był przy władzy dokładnie przez 3,5 roku, zatem papiestwo nie jest wypełnieniem proroctwa. On ten czas traktuje jak? W sposób dosłowny, a Antychrystem dla niego jest jednostka. Jeszcze jeden cytat z niego. Papież nie jest Antychrystem, ponieważ nie miał on siedziby w Jerozolimie czy w Świątyni Salomona. Pewnym i wiarygodnym jest, że od 600 roku żaden papież nawet nie był w Jerozolimie. A zatem skoro papież nigdy nie zasiadał w świątyni w Jerozolimie, to nie może być antychrystem. Czy rozumiecie metodologię, którą tutaj stosuje? Próbuje on przeciwstawić się protestanckiej reformacji poprzez sfałszowanie interpretacji biblijnego proroctwa, wskazywanie na przeszłość albo przyszłość, tak aby nie rozpoznać tego, co się dzieje obecnie. I wiecie co? Dzisiaj protestanci powtarzają ten sam błąd a szczególnie od 11 września. Będziemy jeszcze o tym mówić. Dlaczego według Was na Bliskim Wschodzie jest tyle zamętu? Dlaczego Palestyńczycy i Żydzi skaczą sobie do gardeł? Dlaczego przypuszcza się, że fundamentalistyczni muzułmanie dokonali tych strasznych ataków terrorystycznych z 11 września? Jednym z powodów jest to, że szatan chce, aby wszyscy patrzyli gdzie? On chce, aby wszyscy patrzyli właśnie tam. O tak, nasi nauczyciele uczyli nas, że Antychryst pojawi się na Bliskim Wschodzie. To dlatego cała ta walka. Znajdziecie wiele, wiele książek w księgarniach, uwierzcie mi, co jakiś czas chodzę do księgarni, prawie każda książka na temat proroctw biblijnych jest tylko trochę preterystów. Ale prawie każda książka mówi o tym, że Antychryst pojawi się w przyszłości, zasiądzie w rzeczywistej odbudowanej świątyni żydowskiej i będzie rządził przez dosłowne 3,5 roku po tym, jak Kościół zostanie porwany do nieba. Czy to brzmi znajomo? Jeśli to jest prawda, to czy Antychrystem z proroctwa jest Kościół katolicki? Nie. Czy diabeł chce ukryć prawdziwego antychrysta? Czy chce ukryć, kto naprawdę zmienia prawo? Czy chce ukryć, kto zmienia czasy? Z całą pewnością tak. Zmierzając do konkluzji, chciałbym, żebyście uważnie posłuchali. Przez około 300 lat od momentu powstania reformacji protestantyzm był twardy jak skała, jeśli chodzi o metodę interpretacji proroctw biblijnych. Byli na wskroś przedstawicielami historyzmu, co pokazałem w moim dokumencie. Nieustannie atakowali jezuickich uczonych, którzy starali się zmienić prorocki scenariusz. Jednak na początku XIX wieku protestantyzm dokonał zmiany kierunku i porzucił swoje prorockie korzenie. Będziemy to studiować w następnym wykładzie. Będziemy zagłębiać się w tą smutną historię, jak profetyczne poglądy Luisa Alcazara i profetyczne poglądy Francisco Ribery przeniknęły do protestantyzmu w sposób najmniej prawdopodobny w kościele anglikańskim.

Poprzez preteryzm i futuryzm Kościół Rzymskokatolicki przejął kontrolę nad protestantyzmem. Niestety większość tego, czego naucza dzisiaj protestantyzm, pochodzi bezpośrednio z rzymskokatolickiej kontrreformacji. Podzielę się z Wami tym. Czy wiecie, że wielu protestantów chce dołączyć do wspólnoty rzymskokatolickiej? Billy Graham nazwał papieża największym moralnym przywódcą świata. On jest Baptystą. Robert Schuller powiedział: Mam nadzieję, że kiedyś cały świat chrześcijański przytoczę później ten cytat dokładnie Mam nadzieję, że kiedyś cały świat chrześcijański zaakceptuje papieża jako swojego przywódcę. Paul Crouch z TBN Mam zapisane, kiedy to powiedział stwierdził: Wykreślam słowo protestant z mojego słownika. Luteranie i katolicy podpisali wspólną deklarację o usprawiedliwieniu z wiary, która stwierdza, że Reformacja była błędem, gdyż katolicy i protestanci zgadzają się co do usprawiedliwienia z wiary. Uznani teolodzy protestanccy i katolicy podpisali dokument pod tytułem Ewangelicy i katolicy razem. Stwierdzają tam: Połączmy siły i ewangelizujmy świat razem. Czy myślicie, że gdyby ci protestanci uświadomili sobie, że system rzymsko-katolicki jest przepowiedzianym antychrystem z proroctwa, byliby tacy skłonni by się jednoczyć? Nie. Dlaczego tak bardzo chcą się zjednoczyć, gdyż stracili swoje profetyczne korzenie. Nie widzą tego, że rzymski katolicyzm jako system jest wypełnieniem proroctwa. Nie widzą, że USA, drugie zwierzę z Objawienia 13, teraz wypełnia proroctwo tuż przed ich nosem. Nie potrafią tego dostrzec, ponieważ szukają wypełnienia przepowiedni w złym miejscu i w złym czasie. Pozwólcie, że zapytam, gdy zmierzamy do ostatecznych konkluzji dzisiejszego wieczora: czy rzymskokatolickie papieństwo próbowało zmienić kalendarz proroczy Boga, porządek zdarzeń, który ustalił Bóg? Tak. Czy zrobiło coś podobnego do tego, co uczynił Nebukadnezar? Oczywiście starali się zmienić porządek i układ przepowiedzianych przez Boga wydarzeń. Ja jednak oddaję Bogu chwałę za to, że to do Niego należy ostatnie słowo i cały świat pozna, że to On ma kontrolę nad czasami i porami i będzie miał resztkę, która stanie przed tymi systemami religijnymi i będzie mu wierna, choćby niebiosa upadły. Modlę się, abyśmy wszyscy, jak tutaj jesteśmy obecni, znaleźli się w tej grupie. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za przywilej studiowania tych kwestii dzisiaj wieczorem. Wiem, że niektóre z wypowiedzi mogły wydawać się ostre. Ojcze, nie taki był ich cel. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj nie poczuł się urażony. Wiesz, że kocham wszystkich tutaj obecnych i właśnie z miłości do nich muszę o tym mówić. Gdyż inaczej ludzie mogą się znaleźć po złej stronie w wielkim boju, a który zbliża się wielkimi krokami. Ojcze, modlę się, abyś zaspokoił to mocne, pełne tęsknoty, pragnienie prawdy, i abyś poprzez Ducha Świętego dał nam siłę, byśmy mogli żyć prawdą, choćby niebiosa upadły. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś z nami i za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen.